Dzień dobry. Kończy się nam przygoda z Jariską. Chciałbym pokazać kilka rzeczy, o których mówiliśmy sobie wcześniej. Jak również chciałbym Wam pokazać cały ten pakiet Cusco, który obecnie już mamy w pełnej krasie. Mianowicie od spodu mamy przednią rozpórkę dolną. Mamy poduchę silnika dolną, mamy przednią rozpórkę drogą dolną, no i mamy stabilizator, który gdzieś tu nam wystaje. Za to z tyłu mamy stabilizator i mamy regulowane górne wahacze. Do kompletu zrobiliśmy sobie dolne wahacze w tym samym kolorze. Nawet się to jakoś strasznie nie pogryzło. Do kompletu mamy jeszcze tylną rozpórkę pod zderzakiem. No i do tego mamy rozpórkę z tyłu w bagażniku i rozpórkę klasyczną kielichów z przodu. To tyle w kwestii elementów niebieskich. Przejdźmy teraz może do elementów czarnych. Co chciałem pokazać, to o czym żeśmy mówili sobie o grubości lakierów i trochę też o grubości tej konserwacji, że z jednej strony no fajnie jest natynkować dużo, ale z drugiej strony nie zawsze i nie wszędzie jest to potrzebne. Także mamy ponownie ten wynalazek tutaj. Włączymy to, niech się to skalibruje. No i przelećmy sobie po tych elementach, które były lakierowane. Mieliśmy tutaj goły ocynk, teraz mamy ponad 200 mikronów, czy tam 170 w zależności od miejsca. Tutaj na osłonie tylnego wahacza mieliśmy 20 mikronów, mamy 150. Na wahaczu mieliśmy 50, mamy 250. No i tak po kolei to samo. Tutaj o wahacz, tu mamy setkę, tu na osłonie mamy 80, 90. No także jak widać nie jest to lakierowanie takie całkiem idealne, ale są to ilości zwielokrotnione. Powiedzmy te osłonki tutaj 160, czy druga. Tu mamy 120, no także różnice jakieś są, no ale zobaczcie, na Cusco mieliśmy 10, mamy 70. To samo tutaj na tej ramie mieliśmy 50, mamy 250. I także troszkę jest tego lakieru więcej. Wahacze przednie też było coś koło 40 mikronów, mamy 200 ponad. Osłony tarcz hamulcowych z przodu. Nie wiem, czy coś widać. 120. Także no troszkę jest to zrobione lepiej niż było. No i teraz odnośnie tego zabezpieczenia, odnośnie tego innoteka, tej perły, tych wszystkich lakierów. No to tutaj powiedzmy w tym miejscu mierzyliśmy sobie, mieliśmy 30 mikronów. Teraz mamy 360. Tu mamy też koło 300. Tutaj mamy 400 z kawałkiem, także no warstwa nie jest jakaś ultra gruba, ale jest zarówno elastyczna pod spodem, jak i na wierzchu jest lakier poliuretanowy. Także tego mamy w tych miejscach, które nie są narażone, no bo one nie są narażone. Tutaj są osłony, więc tutaj spod kół de facto nie pryska. Tu bardziej chodziło o to, żeby odciąć to, zrobić barierę, czyli właśnie epoksyd i jakąś tam delikatną antyodpryskowość, jakby coś tam wpadło. Ale no tutaj te miejsca, o których mówiłem, że one są jednak nacierające, że to jest spod kół, tutaj leci, no to proszę, tutaj mamy 17,50, czyli tu mamy prawie 2 mm całkowitej grubości od blachy do wierzchniej warstwy lakieru. To samo
to samo. Druga strona tutaj, o proszę, tu jest 14 setek, tu jest 0,8, tu mamy milimetr, także no troszkę tego jest. Teraz przejdźmy sobie do tej sprawy akustycznej, o której mówiłem. Mamy takie miejsce jak tu. Tam jest 2 mm dotynkowane. Także no jest zawsze coś to zrobi, zupełnie inaczej już ta blacha brzmi. Tak samo tutaj. No tu niestety miernik się zgubił. To oznacza, że ta warstwa jest powyżej 2 mm, bo on do 2 mm mierzy. Tyle, co chciałem pokazać na szybko. Zakładamy wydech, zakładamy osłony, jedziemy na geometrię. Później sobie dokończymy jeszcze trochę wnętrze, które zaraz pokażę. No i będziemy samochód już pomału oddawać właścicielowi. A coś wam jeszcze chciałem pokazać. To, że mamy tam wyoklejane i wyrozbierane tutaj, to jest jedno. Ale popatrzcie na to. To jest ten kuty karbon, o którym tak wszyscy mówią. Wszystkie materiały producenta. Wszyscy dziennikarze motoryzacyjni, którzy się tak zachwycają, zobaczcie jak to pięknie wygląda. Ja oczywiście wolę taki klasyczny karbon, nie ten kuty, aczkolwiek no ten też ma swój urok i jest bardzo ciekawy. Producent się chwali, że przez zastosowanie tego materiału zyskał 3,5 kg względem stalowego dachu. Szkoda, że nie powiedział, ile zyskałby względem aluminiowego, bo wydaje mi się, że już nie tak jakoś szczególnie. Ale no dlaczego żeśmy to zdjęli? No głównie po to, że coś tu będziemy wygłuszać. Są bardzo wyraźne szumy w czasie jazdy w deszczu. Pracę wycieraczek słychać tak naprawdę nad głową kierowcy pasażera, czyli dokładnie w tym miejscu, które tutaj mamy. Myślę, że jeśli dołożymy, nie wiem, ze 300, może 400 gramów pianki tłumiącej wysokie frekwencje, to nie popełnimy żadnej zbrodni, przez którą ten samochód nagle straci stabilność i przewróci się w zakręcie, a powinno to wpłynąć nieznacznie na poprawę akustyki tego wnętrza, no a na pewno już na poprawę komfortu jazdy w deszczu, kiedy no powiedzmy przez te 10 km to nieszczególnie przeszkadza, ale jakby przyszło stuknąć taką dłuższą trasę i każdy ruch wycieraczek słyszeć nad głową, to mogłoby to być tak nie do końca przyjemne. Tyle. Tak wygląda to porozbierane. Także widać, że jeszcze nie jest wydachowany. Zobaczcie, jakie ma kurtyny tutaj. O, od samego końca. Tutaj jest ładunek. I do samego początku. Także no to bezpieczeństwo jednak jest mimo wszystko zachowane i mimo tego, że zdarli te 3,5 kilo z dachu, żeby on był jak najlżejszy, no to mniej więcej ta kurtyna z tym całym oprzyrządowaniem tutaj rekompensuje to wszystko. Tutaj mamy dalszą część kusko. To jest rozpórka montowana w te fabryczne miejsca. No a z tyłu, tutaj w środku, mamy kolejną część układanki i to jest ostatnia z tych rozpórek, rozpórka tylnych kielichów. Jak widać, wnętrze jeszcze wymaga odrobiny pracy. Trzeba będzie jeszcze to dogłuszyć, poskładać. Dach już mamy zrobiony, podsufitka jest już wygłuszona taką lekką pianką, która tłumi wysokie frekwencje.
że powinno odrobinę mniej szumieć. No a zostały nam jeszcze tutaj nadkola, trochę podłogi bagażnika, te wnęki tam pod głośnikami, drzwi oczywiście. No i zobaczymy, jaki będziemy mieli efekt finalny. Samochód jest poskładany, gotowy do wyjazdu, ma zrobioną geometrię. Pobawiliśmy się przy okazji z kątami pochylenia z tyłu dzięki tym regulowanym wahaczom. Tutaj mamy przód, pod tymi osłonami już nie widać. Ale przypomnijmy, no masy oczywiście innotekowe, całość lakierowana w białą perłę zgodnie z życzeniem właściciela. Gdzie się dało, no to woski, wszystkie profile wywoskowane, drzwi, klapy, tym podobne rzeczy. Modyfikacyjnie sprężyny i dystansy Aybacha. Do tego pełny pakiet zawieszeniowy Cusco, czyli trzy rozpórki dolne, dwie przednie, jedna tylna, oba stabilizatory, no i dwie rozpórki górne do tego. Do kompletu te tutaj regulowane górne wahacze, dzięki którym możemy zrobić bardzo ładnie kąt pochylenia koła na tyle, ile trzeba, mimo obniżenia, bo no w serii jest 2 stopnie pochylenia, a po obniżeniu go na Aybachu nagle z tych 2 się robi 3 stopnie, co jak najbardziej do jazdy torowej jest świetne, ale do jazdy codziennej no to się może skończyć zdartymi oponami, a że opony są kierunkowe, więc przekładanie lewa-prawa nie bardzo wchodzi w grę. No także zostały zamówione takie wahacze i mamy dzięki temu możliwość regulacji w jedną bądź w drugą. Nawet można to zrobić na bieżąco, ponieważ dostęp jest całkiem fajny i bez ściągania koła, nawet na stojącym na ziemi samochodzie, można się tam spokojnie dostać, więc w warunkach torowych spokojnie można sobie z tym poradzić. Co do zakresu prac, no to chyba mamy już powiedziane wszystko. Trochę śrubek z inoksu, co się dało, to zostało, tak jak tutaj widać, wylakierowane. O grubości lakierów już sobie opowiadaliśmy. Przy okazji widma wyjmowania półosi został zmieniony olej w tylnym dyferencjale. No, oczywiście płyn hamulcowy przy też okazji ściągania przewodów. No, a poza tym to nic tutaj nowego nie ma. Tak nam to wygląda całościowo. Wydech zapewne będziecie się zastanawiać, czemu jest niepolakierowany. No, podobnie jak i z interkulerem, też nic nie było robione, no bo wydech będzie wymieniany, jeszcze nie wiemy do końca na jaki, ale jest plan, żeby to wymienić na coś fajniejszego od serii. I tak samo z kulerem. Jest plan na Wagnera, co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Tak to wygląda całościowo, od początku do końca. Samochód gotowy, wyjeżdża. No i będziemy się brać niedługo już za kolejny wynalazek.